trakcie wtorkowego treningu piłkarze GKS-u Katowice po raz pierwszy korzystali z nowoczesnego systemu katapult. To specjalny system, który monitoruje parametry ich pracy. Dzięki umieszczonym w nim czujnikom oraz technologii GPS, dedykowany program zbiera bardzo dokładne informacje, m.in. na temat siły zawodnika, pracy jego serca oraz kilometrów, jakie przebył podczas treningu lub meczu. The equipment world that used in Katowice is GPS units, and this technology used to measure different things about the internal and external load to develop during the training sessions and match. Normally in clubs use the heart rate, but the heart rate is a part of internal load, but the external load is use the GPS technology to analyze, for example, what is the distance covered during the match or during the training session, and other thing that the GPS technology gives to the training, to the physical trainer or the coach, is the intensity, the zones that you you complete the match or the training session. For example, jogging, walking, high intensity running and speed. A lot of clubs in the world use this technology in different sports, in the NBA or in the soccer, for example, Barcelona, Real Madrid, the most important team in the world, use this kind of technology to analyze the performance of its players during the training sessions that I mentioned before. And it's a very interesting information to analyze what is the magnitude of the efforts of the player during the game or something like that. Trener GKS-u Katowice Jacek Paszulewicz podkreśla, że system katapult to rozwiązanie, z którego korzystają największe kluby na świecie, a otrzymane dzięki niemu wyniki bardzo pomogą w jego pracy. To znaczy, no, system nazywa się katapult. My jednostkę mamy planową, czyli wysokie obciążenia dzisiaj i duża objętość treningu, tak jak zwykle w tym mikrocyklu. Natomiast rzeczywiście mamy możliwość dzięki profesorowi Jastrzębskiemu korzystania z tego systemu. Pracuje na tym reprezentacja, większość klubów z ekstraklasy, więc nie jest to nic nowego. Natomiast no, chcemy jakby dodać profesjonalizmu do naszych prac i chcielibyśmy ten zwiększyć monitoring, który i tak jest, myślę, że dobrze realizowany, także pozwoli nam to na pewno wyciągnąć kolejne wnioski, jeśli chodzi o naszą pracę, no, najprościej mówiąc, nad motoryką. Także no, dzisiaj praca na tym systemie, jutro będziemy już mieli wyniki i do końca tygodnia również do samego meczu będziemy się przygotowywali korzystając z tego systemu. Grając nadajnikami katapult, no, zawodnik nie jest w stanie przejść obok treningu. System się łączy, jeśli się nie mylę, 15 razy w ciągu sekundy z satelitą, określając miejsce nadajnika, szybkość poruszania się, czyli tak naprawdę będziemy wiedzieli, ile metrów przebiegł dany zawodnik w danej jednostce, w danym ćwiczeniu, w danej grze, z jaką prędkością się poruszał, ile pokonał w sprincie, ile pokonał w wolnym biegu, ile pokonał w marszu. Także to są takie rzeczy, które mają bezpośrednie przełożenie na mecz. Oczywiście te pomiary później porównamy sobie z tymi osiągnięciami, które wyjdą w trakcie spotkania z Mielcem, bo w trakcie spotkania z Mielcem także zawodnicy będą ubrani w ten system. Także duży materiał do analizy i do tego, czy do porównania, czy idziemy w bardzo dobrym kierunku, w dobrym, czy też trzeba cokolwiek skorygować.